Nikt nie mówi, co poniżającego będą musiały robić kobiety. To się robi inaczej. Ewa Minch zdradza mroczne sekrety agencji modelek Anna Zasiadczyk. Złote pałace i seks za grube pieniądze. Ewa Minch odsłania mroczną stronę modelingu. Łowcy dziewczyn krążą po całym świecie i wyszukują dziewczyn, które trafiają do szemranych agencji modelek. Ale to jest tylko przykrywka dla lukratywnego biznesu. Ewa Minch w rozmowie z Faktem zdradza, że ma taką różową listę dziewczyn z Polski. Ewa Minch wydała właśnie swoją trzecią książkę, w której zdradza modowe kulisy świata arabskiego. Ubierałam arabskie księżniczki to prawdziwa historia kreatorki mody, która po sukcesach w Paryżu i Rzymie dostała propozycję zorganizowania pokazu dla księcia Zahira z Emiratów Arabskich. W rozmowie z Faktem Minch mówi otwarcie o ciemnej stronie modelingu i luksusowej prostytucji nie tylko w Dubaju. Jestem główną bohaterką i rzeczywiście jest to historia z mojego życia. Arabskie księżniczki to było piękne oderwanie się od kryminałów, które niedawno wydałam. Od lat w mediach pojawiały się informacje, że Ewa Minch ubiera arabskie księżniczki. Postanowiłam opowiedzieć, jak do tego doszło, mówi nam Minch i wyjaśnia swoje pobudki do wyjawienia wielu szczegółów, o których zawsze milczała. Ewa Minch opowiada o arabskim świecie. Projektantka uważa, że Dubaj przesadnie jest owiany złą sławą. Wielu osobom ten świat kojarzy się z zepsuciem, lwami w złotych klatkach, luksusowymi autami, ale i luksusową prostytucją. Doszłam do wniosku, że mam dość pewnych historii arabskich, dość mam skandali wokół świata arabskiego, historii pokazujących, że ten świat arabski jest taki beznadziejny. Że my wszyscy jesteśmy tacy biedni, że dziewczyny wpadają w ten świat, a ci Arabowie robią różne straszne rzeczy, łącznie z wyrzucaniem na nie swoich ekskrementów. Ja w swojej książce opisuję, jak to dokładnie wygląda, opisuję mechanizmy i piszę prawdę, wyjaśnia projektantka. Ewa Minch twierdzi, że doskonale zna Emiraty Arabskie, a z ludźmi z Dubaju współpracowała od lat 90. Sprowadzała stamtąd tkaniny, z których powstawały jej kolekcje. Był to zupełnie inny Dubaj, ten znany dziś Dubaj rósł na moich oczach, ale też na moich oczach rosło Abu Zabi, które poznałam dzięki księżniczce, wspomina Ewa i podkreśla, że luksusowa prostytucja istnieje na całym świecie, a nie tylko w Dubaju. Takich samych księciuniów, którzy wykorzystują kobiety i rzucają na nie dolarami i się wypróżniają na nie i robią różne dziwne rzeczy, jest taka sama ilość w Polsce, w Rosji, w Niemczech czy w Mongolii. Wszędzie są ludzie, którzy mają określone potrzeby, dewiacje seksualne i ogromne pieniądze. A te duże pieniądze przyciągają piękne dziewczyny, mówi nam Minch. Nie tylko Dubaj, za seks płaci się na całym świecie. Projektantka uważa jednak, że kobiety, żyjące ze swego ciała, nie zawsze są naiwne i często świadomie decydują się na ten sposób zarobkowania. Absolutnie one nie są naiwne. Opisuje to w arabskich księżniczkach. Dziewczyny, które kupczą swoim ciałem, mają do tego prawo, bo jest to ich ciało. Ja tego absolutnie nie ganię. Mnie nie przeszkadza, jeżeli dziewczyna tak zarabia, zwłaszcza jeżeli robi to uczciwie, świadomie i nikt ją w to nie wrobił. Jeżeli ona nie jest okłamana i wykorzystana później, to nie mam nic przeciwko, opowiada projektantka.
Minch, która świat mody zna od podszewki, twierdzi, że dziewczyny zatrudniane w agencjach modelek często dostają propozycje płatnego spotkania i seksu. I się na to godzą. Istnieją na świecie agencje modelek, które posiadają w swoim portfolio modelki, które są tylko modelkami, ale mają także takie, które zgadzają się na świadczenie usług seksualnych. Takich rzeczy się oczywiście w regulamin nie wpisuje, natomiast dziewczyna dostaje propozycję i dostając ją, dostaje konkretną umowę i ta umowa jest w taki sposób skonstruowana, że dziewczyna doskonale wie, co będzie robiła, wie za jaką stawkę, wie, na co się zgadza. Za te top modelki ceny są naprawdę horrendalne, ale one rzadko kiedy się na to decydują, ponieważ same zarabiają i tak duże pieniądze. Dla nich pieniądz nie jest wabikiem, nie jest żadnym pokuszeniem, mówi faktowi Minch i wyjaśnia, jak dziewczyny są przygotowywane do pracy. Te same agencje, które mają u siebie topowe modelki, posiadają takie grupy dziewcząt, które puszczają na mniejsze pokazy, niezbyt topowych marek, głównie po to, by te dziewczyny miały portfolio, bo fakt, że chodziły w pokazach, podnosi ich wartość. Jak klient dostaje czy z Rosji, czy z Niemiec, powtórzę to po raz kolejny, z Polski, czy z Abu Zabi, czy z Dubaju, takie portfolio, to on widzi, że dostaje dziewczynę, która jest w agencji modelek i chodziła na wybiegu. To jest dla niego in plus. Miałam w ręku i mam do dzisiaj listę osób znanych z Polski, które świadczą takie usługi. One też latały do Dubaju, można je było zamówić, ale powtórzę, nie tylko do Dubaju. Jak poluje się na atrakcyjne dziewczyny? W rozmowie z nami Minch stwierdza, że szukaniem dziewcząt, które będą gotowe zarabiać ciałem, zajmują się specjalni łowcy talentów. Te agencje bardzo często wyłapują dziewczyny z klubów nocnych. Przerabiają je przez chwilę na modelki i hodują sobie taką dziewczynę. To nie jest tak, że ona przychodzi na modelkę i oni mówią: ty będziesz kawą. Nie, to jest tak, że łowcy talentów siedzą w różnych miejscach i obserwują dziewczyny z predyspozycjami do tego zawodu, czyli do zawodu kurtyzan. Wyłapują taką dziewczynę, mówią: słuchaj, my ci pomożemy, damy ci opiekę, zrobimy ci CV. Zrobimy z ciebie modelkę i celebrytkę. Ona początkowo naprawdę w to wierzy, mówi nam.